Tak, no jeszcze piątki, piątki jest na targi. A, piątki, bo tak jest. Jaka godzina? Co ciekawe? No brawo. No prawie, no. Myśmy musieli objazdem jechać, bo tam remont robią jakiś tam. No. Wszędzie te korki dookoła. No. To jak, możemy zaczynać? Witam na konferencji prasowej po meczu z Katowicą w Lidze Opole. Witam ten nerwowy drużyny, naprawdę bardzo dużo zabranie głosu. W Kornilowce gość, bardzo proszę. No cóż, nie byliśmy w tym meczu faworytem. Wiadomo było, że czeka nas bardzo ciężkie zadanie no i przekonaliśmy się o tym, że jest ciężko grać z drużynami z tej czołówki. No Cracovia wygrała zdecydowanie i zasłużenie, to tam nie ulega wątpliwości. No my podjęliśmy walkę, na ile nas było stać. Popełniamy jeszcze dużo błędów, wciąż nabieramy doświadczenia. No, mamy najmłodszą drużynę w lidze i w dodatku najmniej doświadczoną praktycznie. 15 zawodników dopiero w tym roku zobaczyło, jak to jest w Ekstraklasie w porównaniu z pierwszą ligą. To są dwie różne rzeczy, ale widać, że mają chęci, pracują i chcą zostawić serce na lodzie, walczą. Te błędy, które popełnialiśmy, bo ich było zbyt dużo, o wiele za dużo, wynikają w głównej mierze z braku doświadczenia. Myślę, że to będziemy nabierać z każdym meczem i będziemy grać coraz lepiej. Dziękuję bardzo. Ten Rzuchaczek, bardzo proszę. Tak nam pomogła bardzo szybka pierwsza bramka, a to ustawiło mecz, bo jeżeli by to było 0-0, inaczej by się troszeczkę mógł ten mecz potoczyć. Także ta pierwsza szybka bramka nam dodała skrzydeł. Było tam dużo kombinacyjnych akcji na szybkości, wiadomo, tak samo blendy. Ale ty bramki jsme střelali nebo nastřelali jsme, takže mohl být z toho vyniku zadovolený. Z graně poštěgulných formací, vědomo, mi se vydaje, že je zlepšené než popředně meče. No a blendy jsou, v hokeju jsou, zdařajou se blendy tak samo. Tam jsou tylko, aby bylo jak najměj, tak nad tím zase je třeba pracovat. No. Najlepší závodník Slaboň. Trudno mi kogoś wyróżnić w szczególności. No chyba Marek w tym układzie. Proszę o pytanie. Ja do pana trenera Rowaczka, wiem, że już padło to pytanie wcześniej, ale czy obawia się pana o zmieszczenie się w tej czwórce na Puchar Polski, biorąc pod uwagę wyniki innych drużyn? Ja, aby prawdę powiedział, nie wiem ile punktów do jakiej drużyny mamy, w podstacie mnie to ani nie interesuje. Interesuje mnie gra swojego zespołu, a jeżeli będziemy wygrywać, tak nie muszę się o nic obawiać. Także my patrzymy na siebie, wiemy co poprawić, wiemy jak to poprawić, zawodnicy chcą to poprawić, także atmosféra je dobrá, ty podstavové varunky, všecko je na to, aby jsme vygrivali. A když vědomo, je těžko, to jak kolega pověděl, já bych pověděl až bardzo těžko, což nepamětám, že by v polské lize v podstatě každá družina měla bardzo, bardzo dobrého brankáře. Chyba už jsem to tu pověděl, když povtářám znovu, každý zespół má bardzo, bardzo dobrego brankarza a je trudno, naprawdę trudno to przekonać w wielu przypadkach a każdy blend, każda branka może decydować o wyniku. To jest, uważam, taka nowość w polskiej lidze. To jest moje zdanie na ten temat. Mam jeszcze, ja bym chciał pytanie takie troszkę nawiązać do tego, co pytałem ostatnio. I ten pierwszy atak chyba panu się podoba, McKay tam podaje. Chemia jakby tak zaczęła działać, można powiedzieć. Tak ono by to, każdy trener by chciał, aby to jeszcze lepiej grało. Ja tak samo muszę, nie tylko ten Amerykanin, ale po prostu cała piątka, cały zespół, bardzo ciężko pracować, trenować, abyśmy grali lepiej. Wiadomo, aklimatyzacja jest ważna, widać, że po prostu to coraz z meczu na mecz jest lepiej, tylko aby tak dalej.
Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękujemy.